Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj kolejny odcinek z ESP8266. Kontynuacja tego projektu, który robiliśmy do tej pory, czyli sterowanie boilerem poprzez Telegram z ESP8266. Tak, w tym odcinku będzie pewien rozwój tego projektu, który będzie polegał na dwóch rzeczach zasadniczo. Po pierwsze, dodamy możliwość sterowania dodatkowego poprzez baton podpięty do ESP8266, tak żeby ten, kto jest przy tym boilerze, też był w stanie nim zasterować bez potrzeby wyciągania komórki. Po drugie, dodamy możliwość powiadamiania użytkownika o tym, że stan tego boilera się zmienił. I po trzecie, dodamy też taką możliwość, że kiedy skontaktujemy się z tym botem, to nam zwróci teraźniejszy stan tego boilera. Tak, żebyśmy nie musieli zmieniać tego stanu, tylko żebyśmy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Ostatni kod, który tutaj miałem, niestety mi się stracił. Natomiast zrobiłem co w mojej mocy, żeby dostosować go do tego stanu, jaki był mniej więcej na koniec odcinka. Zrobiłem tutaj pewną zmianę. W linijce 12 dołożyłem include'a pliku credentials. To jest po to, żebym nie musiał za każdym razem, jak pokazuję Wam ten kod, usuwać z niego credentiali do mojej sieci, credentiali do Telegrama, czy tego typu różnych wrażliwych danych. Ten plik wygląda mniej więcej tak. Zrobiłem tutaj jego po prostu kopię z podmienionymi wartościami. Tutaj są zdefiniowane po prostu token, hasło, nazwa sieci, jak również kontakt user, o czym dowiecie się za chwilę, po co nam to będzie. Natomiast nie musicie w ogóle tego robić, co ja tutaj zrobiłem. Nie musicie dodawać żadnych plików credentials.h. To jest w linijce 12, dlatego żeby zachowała się liczba linijek, żebyście nie musieli po prostu mieć rozjazdu z tym, co będę tutaj pokazywał. Możecie sobie spokojnie używać tych nazw, tych kluczy wprost w tych linijkach zmiennych. Wam tego kodu przecież nikt nie będzie podglądał ani opublicznią. Więc tak to z mojej strony wygląda. Jeszcze tutaj jest taka mała niedoróbka, że tą diodę możemy sobie zakomentować, ponieważ no, tego nie będziemy w ogóle wykorzystywać. Natomiast ja to zakomentowuję tutaj, tak żeby cały czas, tak jak mówiłem, zachować liczbę tych linii, jakie tam były. Dobrze, teraz Wam rzucę to, jak jest podłączony ten baton do ESP8266. Zasadniczo jest tak, że z pinu D1 wychodzi połączenie do rezystora i do masy. Natomiast jeżeli chcemy, to możemy podać na tą samą jak gdyby linię sygnał z 3,3 V i wtedy będzie ESP odczytywało, że ten przycisk jest naciśnięty. Jak w ogóle oskryptować wykrywanie przełącznika guzika w ESP8266 w Arduino IDE? Jest kilka na to sposobów. Ja będę się posiłkował sposobem, który zrobił twórca kanału The GeekPub, Mike Murray, to jest brat 8BitGuya. I moim zdaniem on zrobił najlepszy algorytm na wykrywanie batona przez ESP8266. W moim przypadku ten algorytm sprawdził się najlepiej. Więc wpisujemy The GeekPub Arduino Baton. Tutaj akurat, że to jest Arduino, to jest nieistotne, ponieważ tak samo działa to w przypadku ESP8266. Tu jest też diagram, on podpiął tutaj również diutkę, żeby pokazywało stan tego batona. Natomiast działa to w ten sposób, że tutaj definiujemy na początku zmienne z ostatnim stanem batona, z teraźniejszym stanem batona. Podczas setupu ustawiamy również teraźniejszy stan batona, odczytując go z cyfrowego tego złącza. Wcześniej oczywiście go definiujemy tutaj jako ten pin mode, a potem w loopie przypisujemy ostatni stan batona jako ten wcześniej zdefiniowany, a teraźniejszy stan batona jako dokładnie teraźniejszy i porównujemy, jeżeli wcześniej był wysoki, czyli był rozwarty, a teraz jest niski, czyli jest zwarty, to baton został wciśnięty i podejmujemy adekwatną akcję. Więc to sobie tutaj opiszmy. W tym miejscu możemy zacząć opisywać ten algorytm. Tak, integer last button state.
Nawet zachowam te nazwy oryginalnych zmiennych, dlatego że to jest jedyny baton, który jest podłączony do tego ESP. Nie mam planu, żeby było ich więcej, więc to może być po prostu baton. Last button state. Tak, nie przypisuję mu wartości w tej chwili, bo ta wartość zostanie wgrana podczas setupu. I int current button state. I teraz idziemy do setupu. I w setupie możemy to zrobić nawet przedtem. Pin mode D1. Zrobię to tak, że po prostu nie będę używał identyfikatora tego pinu, tylko po prostu będę się zwracał tak samo jak to jestem D0. Dla przejrzystości, żebyście widzieli wprost, co tutaj z którym złączem się dzieje. D1. Input. I current button state równa się digital read D1. Teraz musimy przejść do loopa i w loopie będziemy sprawdzali właśnie te stany ostatni i teraźniejsze. Last button state równa się current button state i teraz current button state równa się digital read D1 i teraz robimy porównanie. Jeżeli ostatni stan tego batona był wysoki, a teraźniejszy stan jest niski, to wtedy wyślemy tą wiadomość, że stan naszego boilera się zmienił. Jak wysłać wiadomość poprzez ten async telegram? Async telegram 2 wpisujemy sobie. I tutaj na tym GitHubie idziemy do example. I teraz idziemy do send on event, czyli wyślij jakby podczas zdarzenia. I tutaj zasadnicza funkcja jest zdefiniowana jako mybot.sendTo i to są dwa parametry, user ID i tam messageBuffer. MessageBuffer no to jest po prostu string z tą wiadomością. mybot.sendTo i tutaj będziemy musieli mieć ID użytkownika. Piszę tutaj tą zmienną contact user, której jeszcze nie definiowaliśmy. Contact user i message, powiedzmy. String message. Zdefiniujemy sobie tą wiadomość. I teraz powiedzmy message plus równaś stan boilera został zmieniony. OK. I teraz musimy zdefiniować tego contact usera. Co ma być tym contact userem? No to popatrzcie, tutaj jest napisane: sprawdź identyfikator użytkownika przy pomocy bota JSON dump bot lub get IDs bot i ten bot zwróci nam ID użytkownika mniej więcej w takim formacie. Ja to już sprawdziłem, natomiast pokażę Wam, jak to się robi. Robimy tutaj, powiedzmy, małpa get IDs bot. Wybieramy tego bota i mówimy start i on nam zwraca nasze ID użytkownika. Możemy je sobie skopiować. I możemy sobie je wewnątrz naszego programu przypisać. Na przykład tam pod tymi tokenami, pod tymi rzeczami. Ponieważ ja mam to przypisane już w tym pliku credentials.h, to określę sobie to, po prostu zwrócę się do tego, tak jak tutaj jest to zdefiniowane. Const int 64 underscore t contact user równa się telegram contact user. Aby tak samo możecie to sobie zdefiniować, tak jak tutaj było pokazane, int 64 underscore t contact user równa się w
powiedzmy tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. I będzie to wewnątrz programu widoczne. Teraz idziemy do tego miejsca, gdzie tworzymy tą wiadomość. Stan boilera został zmieniony. De facto to powinno ruszyć. Ale czy nas interesuje to, że stan boilera został zmieniony? No nie, nas interesuje... O, zapomniałem tutaj o średniku. Nas interesuje to, że jaki jest stan tego boilera, a nie, że został jego stan zmieniony. Więc musimy jakoś przechowywać tą informację o tym, jaki jest teraźniejszy stan tego boilera. Będziemy to ustawiali wraz z każdą komendą zmiany stanu, zarówno z guzika, jak i z wiadomości. Więc pojedźmy sobie tutaj na górę i tutaj przed tymi button state'ami zróbmy sobie int boiler state i możemy nawet go zdefiniować jako tutaj równa się high. Następnie będziemy zwracać się za każdym razem do tego przekaźnika poprzez tą zmienną boiler state, a nie definiując mu wprost low czy high. Więc tutaj, gdzie po raz pierwszy ustawiamy high, ustawmy po prostu boiler state. A następnie tam, gdzie ustawiamy, że ten przekaźnik ma ten boiler załączyć bądź wyłączyć, nie przekazujmy po prostu low czy high, tylko ustawiajmy ten boiler state równa się low i tutaj przekazujemy po prostu boiler state, dzięki czemu cały czas trzymamy stan tego przekaźnika w zmiennej. I tak samo tutaj. Boiler state równa się high. I tak samo tutaj boiler state. OK. A co ze stanem, który został zmieniony? Po pierwsze, tutaj chcielibyśmy, żeby ten stan faktycznie został zmieniony, nie tylko, że dostała wysłana wiadomość, bo wciśnięcie guzika no, nie ustawiałoby nam stanu przekaźnika. Więc tutaj musimy sobie zrobić digital write d0 boiler state. No ale jak ustawić stan, żeby on się zmienił? No to musimy zrobić coś takiego. Boiler state równa się wykrzyknik boiler state. Czyli zaprzeczenie. Jeżeli jest prawda, to ma być fałsz. Jeżeli jest fałsz, to ma być prawda. I dzięki czemu ten stan się odwróci i zostanie przekazany do przekaźnika. Bo stan boilera został zmieniony i możemy tutaj zrobić po prostu na plus string boiler state. Dzięki czemu dostaniemy wiadomość, stan boilera został zmieniony na 0 bądź na 1. Więc to jest to. A jak zrobić, żeby nam ten stan przysyłał wraz z tą wiadomością powitalną? No to tak samo możemy zrobić to dokładnie jak tutaj. Dzień dobry tam użytkowniku. I tutaj oczywiście zamiast replay, znaczy zamiast message to replay. Replay. Tak. Stan boilera dwukropek. Tak. I w zasadzie to powinno nam zatrybić. Zobaczymy, czy się skompiluje. Czy gdzieś o czymś zapomnieliśmy. OK, skompilowało się. Zapuśćmy teraz ten sketch wprost do naszego OSP. OK, rzekomo przeszło. Nie interesuje nas, interesuje nas monitor. Rzekomo powinno to zagrać. Zobaczymy. Stan boilera 1. Stan boilera został zmieniony na 0. Został zmieniony na 1. Został zmieniony na 0. W zasadzie powinniśmy tutaj zrobić negację, dlatego że tak jak patrzyliście tutaj, jest inverted logic, czyli logika jest tutaj odwrócona. Tak więc on, kiedy przekaźnik jest załączony, mówi, że jest wyłączony, a kiedy wyłączony, mówi, że załączony. Więc
Dlatego trzeba to tutaj zmienić. Możemy sobie nawet napisać funkcję, która będzie nam tłumaczyła, co się robiło, string, powiedzmy boiler state. Boiler state, dajmy sobie powiedzmy z str. I teraz powiedzmy if boiler state return wyłączony else return załączony. Teoretycznie powinno to nam też zagrać. I tutaj, gdzie się zwracamy do użytkownika, drukując mu stan tego boilera, to możemy po prostu tutaj zrobić boiler state str. Ciach, ciach. Tutaj. I zasadniczo też tutaj. Sprawdźmy poprawność kodu i skompilujmy go. OK. Test. Stan boilera wyłączony. Stan boilera został zmieniony na załączony. Stan boilera został zmieniony na wyłączony. Jeszcze tutaj nam drukuję tą kropkę. To powinno być tutaj po prostu. Tak. A tego nula, który się tutaj pojawia, mamy dlatego, że w tej chwili mój użytkownik Telegrama nie ma zdefiniowanej nazwy użytkownika i możemy to zmienić po prostu na przykład na first name i wtedy on weźmie po prostu nasze imię i będzie do nas się zwracał po imieniu zamiast po nazwie użytkownika, dzięki czemu tam zobaczymy po prostu Mike, a nie null, więc tą zmianę też skompiluję i dodam do kodu. OK, powinien się uruchomić. Test. Dzień dobry, Mike. Stan boilera wyłączony. Ciach, załączony, wyłączony. A z... Stan boilera został zmieniony na załączony. Stan boilera został zmieniony na wyłączony. Można by zrobić jeszcze tak. Po prostu. Zunifikować to. Albo o, lepiej. Boiler został ręcznie załączony, bądź boiler został ręcznie wyłączony. No i tutaj jeszcze ta try. Loop. OK, powinien się uruchomić. Test. Stan boilera wyłączony, załączamy, boiler jest załączony, boiler jest wyłączony, a teraz jeszcze manualnie. Boiler został ręcznie załączony. Boiler został ręcznie wyłączony. Więc tak wygląda nasze sterowanie boilerem. Jeżeli macie jakieś pomysły czy coś tam zaseń, to chętnie posłucham i zobaczę, co się da zrobić. I dzięki za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.